Pani Marszałkini, Wysoka Izbo. Panie Premierze, Pani i Pańska partia przedstawiła nam projekt ustawy zmieniającej ustawę Prawo geologiczne i górnicze. W uzasadnieniu możemy przeczytać, że Państwa projekt ma posłużyć się uproszczeniu procedur związanych z rozpoznaniem, poszukiwaniem i wydobyciem paliw kopalnych, a tym samym służy zwiększeniu ich wydobycia. Jeśli chodzi o wydobycie paliw kopalnych, to poza gazem łupkowym, który próbujecie od dwóch kadencji sprzedawać jedynie PR-owsko, bo przemysłowo za waszych rządów nie udało się wydobyć nawet metra, to w Polsce nie ma problemów z wydobywaniem paliw kopalnych. Jakie bowiem zmiany potrzebne są, aby zwiększyć wydobycie węgla kamiennego, którego miliony ton leżą na hałdach? Proszę mi zatem wskazać, panie premierze, która z proponowanych przez was zmian w ustawie spowoduje obniżenie kosztów wydobycia polskiego węgla i jakie to będzie obniżenie kosztów. Tego, panie premierze, nie można znaleźć ani w projekcie ustawy, ani w uzasadnieniu do niego. A to nieangażowanie ministra MSW spowoduje, że nasze górnictwo stanie się konkurencyjne. Dziękuję.